Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 1. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Gram na Xbox One. W razie jakichś pytań, to właśnie na tej konsoli sobie gram, jakby ktoś pytał. Bo i tak są takie pytania, jak ty grasz w Forza Horizon 1, skoro to jest... przecież nie masz konsoli Xbox 360. Można grać, bo jest we wstecznej kompatybilności. Dobra, mamy Lotusa, a tu mamy wyścig w klasie S. Mój Lotus może do tej klasy, myślę, że spokojnie dołączyć, jeśli tylko go troszeczkę stuningujemy. No dobra, no to w takim razie ja to zawsze robię na tej zasadzie, że tuninguję samochód już przed samym wyścigiem, czyli dojeżdżamy do wyścigu i tam jest taka opcja, czy podnieść twój samochód o klasę wyżej, ja daję tak i tyle. Tutaj nie ma co się specjalnie rozczulać nad tymi ulepszeniami, bo no, to czy ulepszymy samochód tak czy siak nie ma specjalnie znaczenia. Natomiast w Forzie Horizon 2 już znaczenie to ma, czy sobie włożymy, nie wiem, jakiś lepszy silnik czy coś tam innego. To tam już to troszeczkę inaczej wpływa na samochód. Automatyczne ulepszenia i zobaczymy jeszcze jedną rzecz, bo tu można chyba zrobić konwersję także ja mógłbym zrobić tego Lotusa z napędem na 4 koła. Tutaj na końcu mamy konwersję, nie, jest tylko wymiana silnika. Tak, możemy włożyć silnik od Evory i samochód będzie miał plus 77 kW. Czy to zrobić, czy nie? Raczej nie będę się w to bawił. Spróbujemy najpierw stuningować samochód. O, możemy jakieś ospoilerowanie tutaj założyć. Spoiler. O, wiecie co. Zresztą prędkość się zmniejsza, ale sterowność się poprawia, dlatego ja zainstaluję. Ja kupiłem Lotusa z myślą o tym, aby właśnie prowadził się bardzo dobrze. Tutaj tych spoilerów, czy w ogóle ospoilerowania nie możemy regulować w żaden sposób, co było możliwe na przykład w Forzie Horizon 2. I to mnie troszeczkę boli, bo nie ma tych fajnych smaczków. Czasami na przykład dobrze ulepszony samochód mógł wygrać z takim samochodem o wyższych statystykach. No nie, jeśli sobie tam stuningowaliśmy samochód w odpowiedni sposób, mogliśmy uzyskać lepszy rezultat niż nawet samochód, który miał większy stat w wyścigach tam online, no nie? To co, robimy sobie do klasy S 700 punktów równe. Ej, moment, co to R3 i R2? Co to jest? Ja myślałem, że klasa S to jest najwyższa, bo na przykład w Forzie Horizon 2 jest tak, że mamy klasę tam chyba C, D, B, A, S i X, bo S jest tylko X, tam chyba ponad 1000 tych punktów. No to ciekawe, jakie później będą te samochody. Wygląda na to, że mamy listę chyba, tak? O fajnie, tu się pokazuje lista wszystkich zainstalowanych rzeczy. Okej, ile to będzie kosztować? No spoko, akurat nie będzie stać, także jest ok. Mamy tutaj napęd na tył, tylko i wyłącznie. Dlatego dałem sobie troszeczkę ospoilerowanie. W poprzednim odcinku, pod koniec odcinka już mówiłem, że tym Lotusem jeździ się troszeczkę dziwnie. Niby mocno skręca, jest nadsterowny, ale też może zarzucić dupkę, co dla Lotusa jest dziwne, bo to jest przecież bardzo króciutki samochód. Zobaczymy jak mi będzie szło. Pełne spoilerowanie, jakie tylko możliwe dla tego samochodu, jest zainstalowane. Widzieliśmy jak wyglądał start. Mocno zabuksowałem na jedynce. Rzuca go jeszcze bardziej niż wcześniej. Dlatego przy starcie prawdopodobnie będzie trzeba uważać. Mówię, tutaj wszystkie systemy wspomagania mam wyłączone. Wygląda na to, że startować będzie trzeba na pół gazu. Wtedy samochód bardzo fajnie się zachowuje. Pojedziemy sobie tutaj dookoła trochę, żeby tak się mniej więcej w niego wczuć. Ups, wow. Tak, w poprzednim odcinku też mówiłem o tym, że Lamborghini Diablo jest trudne w opanowaniu. O kurde, z Lotusem chyba będzie gorzej. Im wyższa klasa, tym gorzej, ludzie, no. Rzuca strasznie. Ale to będzie więcej zabawy. I będziemy mieli... będzie dla mnie większe wyzwanie. Dobra, tu mamy klasę S. Spróbujmy pojechać tam Lotusem, o ile się da. Mam nadzieję, że tak. Jeśli tak, to super. Pyk. Tutaj ładnie weszliśmy sobie w zakręt. No nie wiem, w nocy się boję jeździć tym samochodem. Wolałbym troszeczkę poćwiczyć sobie w dzień. No, ale najlepiej ćwiczy się właśnie na wyścigach. Zobaczymy, jak mi pójdzie.
Okej, okay, klasa S to już nie są przelewki, to już są naprawdę szybkie fury. Z paską będą dla ciebie dużym krokiem naprzód. Szybsze samochody, trudniejsi przeciwnicy. Udało ci się dotrzeć w to miejsce, ale to już może być koniec w tym roku. Mhm. Kabriolet, styl karoserii, kabriolet. Muszę mieć kabriolet, żeby uczestniczyć w tych zawodach. Cholera, mamy tu coś jeszcze w klasie S? Klasa A. Klasa B. Klasa C. No kurczę, po co ja tego Lotusa robiłem w takim razie? Klasa B znowu. Serio, nie ma nic w S? Klasa C. Jest ten jeden wyścig w klasie S, tylko że on jest właśnie dla kabrioletów, a mój Lotus to jest ewidentnie wersja zadaszona. I co ja mam teraz zrobić? No co ja mam teraz zrobić? Nie wiem. Tu jest klasa A. Mógłbym... Słuchajcie, nic się nie stanie, jeśli ja zdegraduję tego mojego Lotusika i weźmiemy sobie udział w tych zawodach, bo raczej nie stać mnie na to, aby wziąć udział w tych zawodach. Ani nie mam kasy na odpowiedni samochód. Co mi się tu stało? Aha. Polecane samochody. Nie. Ja sobie kiedy indziej kupię jakiś samochód odpowiedni do tych zawodów. Teraz wybierzemy się na jakieś inne zawody. No szkoda, kurczę. Myślałem, że będzie można wziąć udział w tym. Patrzę klasa S, a tu jeszcze trzeba sprawdzić odpowiednie wymagania. O, dobra, trudno. Tutaj mamy coś w klasie A, ale widzę, że... BBS Japanese Trailblazers, czyli prawdopodobnie samochody Mitsubishi jakieś z czteronapędowym napędem, bo widzę, że to jest raczej droga szutrowa. Tu mamy szosę. No kurczę, widzicie jak tu jest? Chcę sobie pograć Lotusem, pojeździć, a nie mogę za bardzo na odcinku. Nie można skupić się na jednym samochodzie, co bym chciał bardzo, żeby nim sobie śmigać. Klasa A znowu. Dobra, wiecie co? To jest pojedynek. Spróbujmy to pojechać. Klasa A, tam będziemy sobie Lotusikiem śmigać. Szkoda, bo kupiłem te ulepszenia. One też tam trochę kosztowały, z 60 chyba 5 tysięcy. No i Lotusik teraz powinien jakoś śmigać. Dobra, przejdziemy się ten kawałek i sprawdzimy, jak ten samochód śmiga. W Fordzie Horizon 2, jeśli właśnie... Brałem sobie na jeden odcinek jeden samochód, to mogłem nim śmigać przez cały odcinek praktycznie i nie potrzebowałem innego auta, no nie? A tutaj te odcinki widzę, że będą wyglądały inaczej. Trochę stracę mój ten taki stały format, który bardzo lubiłem, bo lubiłem się skupiać właśnie na jednym aucie. A tutaj trzeba korzystać się praktycznie z całej kolekcji. Ciekawe, jak to będzie w Fordzie Horizon 3, czy też będą takie niuanse, tak? Czy ta rozgrywka troszeczkę się zmieni pod tym względem? Czy będzie można się skupić tylko na jednym samochodzie? Czy będzie trzeba korzystać ze wszystkich? To jest też plus, no nie? No bo zawsze gra zmusza nas do takiej różnorodności. Okej, wiem, że lubisz ten samochód, ale też pojeździ innymi, żeby docenić swoje auto, te twoje ulubione, które ci się fajnie jeździ. Żebyś poczuł tam trochę dawkę adrenaliny, podczas gdy w samochodzie, którego nie znasz, zarzuci ci nagle dupę w niespodziewanym momencie, tak? Nie da się przejść na przykład jednym najlepszym, najłatwiejszym do wprowadzenia samochodem całej gry, tylko po to, aby było nam łatwiej. Włączymy sobie radyjko, bo całkowicie o tym zapomniałem. No i jedziemy. Jak się prowadzi ten Lotus? No powiem wam, że jako, że ulepszyliśmy go dość mocno, w tej klasie S trzeba uważać przy starcie, jak widzieliście to. I na zakrętach też może trochę zarzucić. Rzecz jasna, mam wyłączone ABS, te wszystkie kontrole stabilności i inne pierdoły, więc samochód jest... ma zdolności do zarzucenia, no. Powiem wam, że... Tak, i to troszeczkę driftuje. Nie jest to drift jakiś taki bardzo uciążliwy, którego nie da się opanować, bo odzyskałem kontrolę nad samochodem bardzo szybko. Specjalnie dodałem na zakręcie gaz do końca, lekko hamując nawet, żeby zarzuciło mnie. No, ale myślę, że przy odrobinie tam regulacji gazem, tak, wszystko by się potoczyło raczej tak, jak powinno. W sumie ja tak jeżdżę po tej mapce,
Zobaczcie, że ten fragment przejechałem bardzo szybko. Ta mapka nie jest duża tutaj w Forzie Horizon 1 i to jest odczuwalne. W dwójce ta mapka była większa, zdecydowanie. A idź. Ok, jesteśmy na tym pojedynku. Tu prawdopodobnie będę miał do wygrania jeden samochód. No i musimy wziąć odpowiednie auto. Muszę zdegradować na pewno Lotusa. Albo wybrać jakiś inny wóz. Mamy tu w klasie B. Dobra, weźmiemy Lotusa. Tak, chcemy go zdegradować. Usuwamy części zatem i startujemy. Bardzo chcę nim pojeździć i poznać ten samochód, jego duszę. I tak będzie lepszy od standardowego. Raz, że mam ospoilerowanie, a dwa, ospoilerowanie też obniża troszeczkę statystyki, bo jednak prędkość maksymalna i przyspieszenie się zmniejsza. A tak prowadzenie jest lepsze niż to standardowe w tym samochodzie. Ok, jest ziomek, będziemy się ścigać z nim. Dodge Challenger kontra Lotus Elise. Muscle Car kontra Europejczyk. I zobaczcie, no i start jest tak, jakbyśmy mogli to przewidzieć. Ale zobaczcie, co jest dalej na wyścigu. Mamy krętą trasę, więc Lotus powinien być tutaj górą. Teraz zobaczymy, co tu się stanie. No i proszę, pierwsze zakręty. Oczywiście to jest gracz komputerowy, więc on będzie pokonywał to praktycznie idealnie, ale tutaj już go zarzuciło. Pyk! Zarzuciło go, a mój Lotusik pięknie pokonuje te zakręty. I to jest wow, to jest wyczuwalne, że ten mój samochodzik ma zdecydowaną przewagę na zakrętach. Ja specjalnie nawet nie muszę teraz jakoś podchodzić do tych zakrętów, tak wiecie, robić duże łuki czy coś. Auto świetnie je pokonuje, nawet robiąc je w ten sposób, dodając przy wyjściu do maksa gaz. Koła troszeczkę zabuksują, ale błyskawicznie odzyskuje kontrolę i nie ma problemu. Rzeczywiście ten samochód nadaje się świetnie do klasy A, bo w S już się czułem tak troszeczkę nieciekawie. No i Challenger gdzieś tam się rozbił. Nawet za mocno zahamowałem i czułem, że mam jeszcze możliwość skrętu na wyższe prędkości. Ale jeżdżę ostrożnie i możliwie jak najdokładniej. Już 70% wyścigu za nami. Challenger też jest za nami, to grubo za nami. Wow! I powtarzam, jest to poziom trudny przeciwników, więc myślę, że na tym etapie gry gra nam troszeczkę jeszcze daje fory, przynajmniej mi, Luckowi. Myśli sobie, o, Lucek zagrał, to okej, damy mu troszeczkę łatwiejszych przeciwników, a później damy mu trudniejszych. Więc myślę, że na tym etapie możemy troszeczkę podkręcić poziom trudności, chociaż w regularnych wyścigach mam problem i niekiedy nie udaje mi się ukończyć na pierwszej pozycji, na przykład kończę na drugiej albo trzeciej, więc to różnie z tym bywa. Mówiłem wam chyba w poprzednim odcinku, że online tutaj działa. To jest super. Ja jestem ciekawy, czy właśnie gracze ze starszej konsoli mogą grać z graczami z nowszej konsoli. Czy mogą w tą grę grać tylko gracze z nowszej konsoli, między nowszymi konsolami w tej wstecznej kompatybilności. Możemy wziąć od razu Dodge'a Challengera, ale ja tak nie zrobię. Chcę się jeszcze trochę pobawić Lotusem, już tym zdegradowanym do klasy A. Prawie wymaksowany, bo nie ma tam 600 punktów. Ma te 597. Pojedziemy tutaj teraz na kolejne zawody. Będziemy mieli klasę B. Prawdopodobnie jeden z... albo może spróbujemy zdegradować Lotusa. Zobaczymy, czy będzie nas to coś kosztować. Raczej nie powinno, bo ja te części już powinienem mieć kupione. Tak mi się wydaje. No, zobaczymy też, czy będzie można jeździć. Tutaj też są zagubione wozy. I tutaj mamy jeden wóz, tu mamy drugi. No to będzie trzeba, tak jak w przypadku serii z Forza Horizon 2, poświęcić specjalnie odcinek do tego, aby właśnie poszukać tych zaginionych samochodów. Okej. Cyk, jedziemy sobie dalej. No, jeśli uda się, jeśli będę mógł na przykład wystartować w tych kolejnych zawodach Lotusem, nie omieszkam, ten samochód robi furorę na zakrętach. Naprawdę świetnie się nim teraz jeździ. Wow, tylko o właśnie. Za szybko jechałem na tym wyskoku i mi zarzuciło dupę ostro. Nie dało się go już opanować. O, mam tutaj tablicę ze zniżką jakąś. Spoko.
No i teraz zobaczmy, czy uda się w ogóle tym samochodem wystartować tutaj. No właśnie nie. Tutaj mamy... Tutaj mamy inną grupę. W ostatnim... Momentos, jeszcze coś sprawdzę. Grupa B. Flatlands Chase. Roads... Asfalt z punktu... No tak, to jest... To jest wyścig z typu sprint. Ale patrzę, czy tu jest jakaś specjalna grupa samochodów. No, musi być grupa B. A, wiem dlaczego nie możemy wziąć Lotusa. Bo Lotus Exige jest już standardowo w klasie A. Już jako fabryczny, więc musimy wybrać samochód z klasy B. Nie możemy obniżyć Lotusa, nie możemy wybrać mu części fabrycznych, bo gorszych mu wsadzić się nie da po prostu. Dobrze. Ostatnio jeździliśmy sobie Audi Quattro. Tu mamy... Klasę B, tu klasa A jest, to chyba weźmiemy sobie Audi Quattro, czemu nie? Fajnie mi się nim jeździło ostatnio. I zobaczymy jak sobie tu poradzić, tylko czy ja tutaj stunigowałem ten samochód na maksa? Nie wiem, jeśli nie to trudno, jakoś sobie powinienem poradzić. Bez stresu. Znaczy może poradzę, może nie, zobaczymy. Audi Quattro to jest bardzo fajny kultowy samochodzik, o którym troszeczkę wam mówiłem w poprzednim odcinku. No i gaz, poziom trudności. No nie wiem, czy zmienić na ten trudniejszy od trudnego. Szaleństwo. Plus 100%. Tor jazdy, to mam wyłączone. Skrzynia automatyczna. Jeśli bym dał na manualną... Aha, dobra, tu się zmienia po prostu sterowanie i dostałem informację o tym, że za przycisk tam back będzie odpowiadała zmiana biegów. Ale tego nie chcę robić, chcę się troszeczkę skupić. Gdybym grał sobie tak dla siebie, no nie, nie komentując dla was, to pewnie bym sobie włączył tę skrzynię manualną, bo bym mógł się skupić na dobrej zmianie biegów. A jak będę z wami rozmawiał, czy do was rozmawiał, no to mogę mieć z tym problem. Mój mózżdżek może nie dać rady sobie z takim przeciążeniem. Przewijanie, jeszcze to możemy wyłączyć i dostaniemy aż 20% więcej za wyłączenie przewijania. Poziom trudności, szaleństwo to już jest hardcore. Więc ja w sumie tego przewijania mało kiedy używam. Spróbujmy na poziomie trudnym pojechać. Jeśli będzie naprawdę hardkorowo, no to wtedy jeszcze raz i z przewijaniem włączymy, zobaczymy jak pójdzie. To był pokazany jakiś ziomek, którego mam niby wyprzedzić. Nissan GT-R R34, wow! Mamy BMW Z4, prawdopodobnie jakiegoś Mercedesa SUV-a. No i na starcie mnie zostawili troszeczkę. Moment, ja zobaczę. Nie, jest wymaksowany w klasie B, to jest okej. To nie powinienem mieć tutaj specjalnie problemu z moją Audiczką. Patrzcie na to, elegancko. Tu mamy co? To jest Maserati Gran Turismo obok mnie, z przodu jest Lancia Delta. A tam dalej jeszcze nie widzę dokładnie, co to za modele są. Jestem na czwartej pozycji. To kto jest tam jeszcze z przodu? Nie, dobrze jadę. Tam jeszcze trzy modele są z przodu, czyli ja jestem czwarty. Trzeba się trzymać w miarę tam za kimś. Jeszcze jakimś cudem łapie cień tego ziomka z przodu. No ciekawe. Dobra. Trochę mocniej tu hamuję, dlatego że nie znam tej trasy. No, nie pchaj się. Okej. Gruber, ten na drugiej pozycji. Tak, tam jest Golf GTI. Najpewniej. A całkiem z przodu jedzie nie wiem co. Słuchajcie, tam jest zaraz meta. O nie, nie może być. Nadsterowność dała sobie znać. Dobra, trzymam się za Golfem. Ostatnie zakręty. Może uda się jeszcze jakoś podgonić resztę. No, trzecia pozycja nie byłaby wcale taka zła. Zarzuciło troszeczkę, ale ładnie wykontrowałem. No i ostatni metr. Kurczę, trudno było. No, ten poziom jest chyba dla mnie wystarczający na obecną chwilę. Trzecia pozycja to nie jest najlepsza dla mnie. Ja bym wolał mieć jednak lepszą pozycję. Tu nie ma jakby też klasyfikacji chyba generalnej. Ja wszystkie wyścigi muszę ukończyć na pierwszej pozycji, zdaje się. Mistrzostwa
wygrywa się dzięki systematyczności. Zbieraj te punkty. Okej, czyli ja muszę zbierać jakieś punkty, żeby to wygrać? Nie mam pojęcia, jak to działa. Czy jakieś opaski muszę zdobywać? Wrócimy do Lotusa Exige'a. Ja zobaczę, czy ja mam zaliczony ten wyścig. Bo może... nie jestem pewny, czy wszystkie tu wyścigi trzeba zaliczać na złoto. Nie, no tu mi... Kurczę, no widzicie, to nie zaliczyło mi tego wyścigu. Ja chyba wszystkie muszę wygrywać, żeby przechodzić w fabule dalej. Niepokoi mnie to troszeczkę. No i te wyścigi też. Ja to powinienem wszystko wygrać, żeby mi się to zaliczyło jakby. Ale jeśli chodzi o awansowanie do kolejnej opaski, no to mi się to nabijało, zgadza się. Więc ja powinienem sobie te wyścigi porobić poza odcinkiem. Te, które już raz jechałem, żeby zdobyć tam pierwszą pozycję. Tak naprawdę to przewijanie niewiele by mi tutaj pomogło. Chyba, że naprawdę zdarzyłaby się taka sytuacja, że jechałbym na pierwszej pozycji i uderzyłbym w coś kartkorowo i bym się zatrzymał tak, żeby mnie wyprzedziły ze trzy samochody. No to wtedy rzeczywiście przewijanie byłoby zbawieniem. No ale jednak 20% dodatkowo do każdego wyścigu bez włączonego przewijania to jest coś. Plus 120% to jest naprawdę kusząca propozycja, jeśli bym miał poziom trudności szaleństwo, czyli najtrudniejszy, bo teraz mam ustawiony trudny i widzicie, że też są z nim problemy. Audi Quattro nie spisało się, a może ja się po prostu nie spisałem, mogłem pojechać to lepiej, chociaż praktycznie przez cały wyścig dociskałem gaz do końca, a i tak nie udało mi się tego ukończyć na dobrej pozycji, na takiej, która by mnie zadowoliła. Ok, teraz jedziemy chyba na wyścig bardziej taki shooterowy, offroadowy, nie, offroadowy to za dużo powiedziałem, ta droga jest bardzo fajna, shooterowa, równiutka, tak, mamy nawet specjalne ogrodzenie. Może weźmiesz udział we wspomnianym wcześniej wyścigu pokazowym? Masz to na mapie. Wyścig pokazowy Maniac Mini. Pewnie Mini Coopera będziemy się ścigać. Albo coś takiego. Jakiś wyścig pokazowy, więc tam raczej pozycja nie będzie najważniejsza. Wow! Skrillex Cinema! Właściwie to jest remix Skrillexa. Ale tej piosenki dawno nie słyszałem. Dobra. Japanese. Mamy w garażu akurat Mitsubishi. Tak myślałem, że wybierze mi właśnie Mitsubishi. Jeszcze moglibyśmy sobie Subarkę dobrać do tych zawodów. Tak, ja sobie przejdę poza odcinkiem te zawody, które gdzieś tam zostały, żeby już ich nie przechodzić jeszcze raz. Klasik jak przejechaliśmy, jeśli następnym razem będę miał z jakimś wyścigiem problem, to po prostu powtórzę wyścig. Bardzo chciałbym kupić Mazdę RX-7, którą widzieliśmy teraz w białym kolorze. Postaraj się nie zdławić silnika. Proszę bardzo, Honda S2000. No, jakiś frajerzyna. Ale zaraz, przecież mieliśmy mieć tutaj... No niby wyścig był ulokowany w miejscu, gdzie jest droga szutrowa, jednak ścigamy się po asfalcie. Wiecie, mi to nie przeszkadza, nawet dla mnie lepiej. RX-7 bardzo mi się podoba ten model. Szczególnie te światła z tyłu są piękne. Trzeba będzie... A nie, dobra, wjeżdżamy na drogę szutrową. Trzeba będzie koniecznie kupić nam ten samochodzik. I go sobie obadać. Ojej, teraz by się przydało przewijanie. Bose. System nagłośnienia do samochodów. Kojarzy mi się ta firma właśnie z tym. Shit, ale się spycha drań. Ale się drań spycha cholerną Subarką. 27%. Nie, fajnie. Ale pędzał tam z przodu. Kurczę, jedzie tą RX-7. Ona się w ogóle nie nadaje na takie drogi. Hej, no. Tak samo jak S2000. Muszę go koniecznie wyprzedzić, bo to jest taki taki chwali pięta straszny. Uciekaj stąd. O, właśnie tak. Dobra, kawałek wyścigu jeszcze przed nami, nawet nie mamy połowy, więc jeszcze mogę walczyć. Nie mam tu przewijania, więc jeśli popełnię jakiś drastyczny błąd, to będzie trzeba ponawiać wyścig. Ten bym chciał bardzo wygrać. I z przodu też oczywiście jedzie Nissan Silvia S13. Proszę cię.
na wyścigi, właściwie na rajdy można by powiedzieć, tylko że to nie są rajdy, bo tutaj się ścigamy po drodze szutrowej bardziej, a właściwie pomieszanej, bo zobaczcie, teraz się już pojawił asfalt, mamy ostry zakręt jeszcze, praktycznie, że nawrót, no, nawrót to nie wygląda na nawrót, ale tak na mapce wyglądało. No i dobra, i teraz tylko ukończyć na pierwszej pozycji, dojechać do mety, na metę, będzie ok. Udało się. Mitsubishi spisało się perfekcyjnie, jestem zadowolony mocno. A teraz zobaczymy właśnie, czy ja zaliczyłem te zawody, bo jeśli tak, to znaczy, że każdy zawody trzeba zaliczać na pierwszej pozycji. No tak, tutaj pierwszy. EW10. Dobra. Okej, wciąż mnie zaskakujesz. 21 tysięcy kredytów, to jest coś, nie? Pyk. I tak będziemy szybciej levelować. Nie, chcę dalej jeździć Lotusem po jeździe swobodnej. Teraz tak, zobaczymy, czy ja to zaliczyłem, bo to jest bardzo ważne teraz. Wraz z chłopakami na parkingu w Carson organizujemy nowe wyścigi. Jeśli masz odwagę, to wiesz, co robić. Przyjdź dobra tutaj. Spłaka. Zamknij mapę i teraz sprawdzimy, czy zaliczony. Powinien być zaliczony. Ten wyścig był tutaj. I zobaczcie, jest zaliczony, czyli okej, moje obawy się potwierdziły. Musimy wszystkie wyścigi zaliczyć na złoto, żeby je zaliczyć. A to będzie niezłe wyzwanie dla mnie. GoPro Eurocross. A tu mamy Recaro 70. To pewnie będzie związane z jakimiś klasykami wyścig. Tu mamy co? Adidas Urban Avalanche. A tu? Rockstar Cliff Run. Ciekawe, co Rockstar miał z tym wspólnego. Okej, okay, BBS Showdown. Chociaż nie, tutaj mamy jakiś wyścig. Ja go już robiłem. A, dobra, tego już robiłem, więc nie będę się powtarzał. Robimy ten chyba. Tak? Tak. Ten muszę sobie powtórzyć już poza odcinkiem. Chyba, że chcecie, abym robił powtórkę niektórych wyścigów, na przykład innym samochodem, w jednym odcinku. Jeśli tak, to dajcie mi znać też w komentarzach, jeśli wam to nie przeszkadza. Mogę jechać na przykład innym samochodem i zobaczymy, jak mi wtedy by poszło. Czy jakoś jest znacznie lepiej, czy tak samo. To teraz jedziemy na kolejny wyścig. Spróbujemy go zaliczyć i myślę, że w przyszłym odcinku zdobędziemy już kolejną opaskę, chyba różową teraz, tak? Różowe wyścigi będziemy robić. To nie wiem, jakieś dla Playboya chyba. Zobaczymy. Tak czy inaczej, naprawdę bardzo fajnie mi się tym Lotusikiem jeździ. I myślę, że dużo tutaj też pomogło to spoilerowanie. No tu mieliśmy tablicę do zniszczenia, ale ciutem. Cyk, o tutaj mieliśmy znowu tablicę. Ach, nie chcę mi się zjeżdżać z tej drogi, bo mi się tak fajnie tym Lotusem jeździ, że to szkoda gadać. Tu mamy jakąś strefę szybkości. Ładnie zahamował teraz, pięknie, podobało mi się to. Może troszeczkę za mocno zahamowałem tym Lotusem, bo mogłem sobie pozwolić chyba na wyższą prędkość. Spróbujmy tu bez hamowania, tylko redukcja gazu. Pięknie, poszło fajnie. Ale Ferrarka fajna. Cyk. F12 to była? Kiedy pojawiłeś się na dobra, mamy samochód. Nie pozwolą ci wziąć udziału w wyścigu, dopóki nie wybierzesz innego wozu. Mustangiem jeszcze nic nie wygrałem. To weźmiemy sobie tego i zdeklasujemy go troszeczkę. Kurczę, nie widziałem, czy mi coś kasy zabiera. Właśnie nie zwróciłem na to uwagi. Jeśli zabiera, to trochę szkoda, ale myślę, że kupuję te części, których ja jeszcze nie kupiłem wcześniej. Tak myślę, żeby zdegradować ten samochód do niższej klasy. A, nieważne, trudno. Teraz tak. Będziemy jechać Fordem Raptorem, prawdopodobnie największy ze wszystkich samochodów, jakie będą uczestniczyć w tych zawodach. Chociaż nie, mamy jednego SUV-a, jest to Jeep Grand Cherokee, mieliśmy tam Forda Cosworth'a. Mamy tu, co to za samochód? Nie, to jest Camaro przecież, Camaro SS. Musi być to Camaro SS, chyba że Chevelle. Nie, to jest Camaro. Camaro SS, mamy Mustanga Bossa. A z przodu co to, Challenger? Tu z boku mamy, o, mamy nawet Forda Focusa. Podoba mi się ten Ford Focus, wiecie? Bardzo. Bo to raczej nie jest Fiesta.
Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Dobra, nie mamy tutaj przewijania do tyłu, więc muszę się mieć na baczności. Mój samochód jest naprawdę duży, więc na zakrętach powinno być mi ciężko. Ale te samochody muscle cary, które są tutaj, również w tym wyścigu na zakrętach, też nie mają łatwo, skoro mają straszne problemy z trakcją. Więc trakcja nie jest moim problemem. Na prostych przy wyjściu z zakrętu powinienem sobie dawać lepiej radę niż te samochody z przodu, te muscle cary. Ale jednak warto mieć się na baczności i dawać oczywiście z ciebie wszystko. Z przodu przede mną, dokładnie już za mną, jest ten ziomek, którego trzeba koniecznie wyprzedzić, tą chwali piętę głupią. I teraz tak, moim celem jest Jeep Grand Cherokee, a później Ford Cross Cosworth, który widzę, że na każdym wyścigu jest co najmniej w pierwszej trójce. Ale kurczę, jestem zaskoczony tym Raptorem. Naprawdę taki wielki klocek, a tak świetnie przyspiesza. Daje radę. Ja tak czasami zerkam sobie na mapkę, żeby mniej więcej wywnioskować z niej, jaki kąt ma dany zakręt, aby się do niego odpowiednio przygotować wcześniej. No, nie jechałem tych wyścigów i w Fordzie Horizon 2, pamiętam, też miałem takie problemy, że musiałem dużo zerkać na mapę na początku, aby wiedzieć, jak ja mam do tego czy tamtego zakrętu podejść. No i z czasem mi to trochę przeszło, już tam większość tej mapy znałem, więc mogłem sobie spokojnie tam jeździć i nie było problemu. Kwestia później tylko dostosowywania samochodu do własnych potrzeb i było ok. No dobra, ostatnia prosta. Poszło mi całkiem fajnie, takim dużym klockiem. Jakbym jechał tym muscle carem, Mustangiem, Bossem, to by poszło mi, podejrzewam, że znacznie gorzej. A teraz bardzo fajnie. Zdegradowałem samochodzik, powinienem dostać 19 tysięcy kredytów. To jest niezła kasiorka. I cyk. 160 punktów do kolejnej opaski. Także wyszło mi. Wiecie co, ja mam zawsze taki dylemat, jaki samochód dać na miniaturkę odcinka. No bo patrzcie, że ja naprawdę jeżdżę różnymi autami. Powiedzmy, że samochodem tego odcinka będzie Lotus Exige, dobrze? A wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się, na razie, pa pa.